Siema. Siła Michał. Mam trzy szybkie pytanka, nie? Mhm. Ale na początek Aroy, rozpierdol tego farmazoniarza, proszę cię, kurwa. Zrobię co mogę. Dzięki. Dobra. Mam pytanie do Mateusza. Dawaj. Jak wszyscy wiemy, no twój stary to jebany idiota, tak? Ty. Powiedz mi, czemu nie odetniesz pępowiny? Powiedz mi. Ty. Dobra, weź. Next. No nie, no powiedz, odpowiedz mi na to. Weź, spokojnie. Bo jestem ciekawy. Nie, powiedz. Stary, serio. Bo zachowujesz się, kurwa, jak... Do budy. Zachowujesz się, kurwa, stary, zachowujesz tak? Jak idiota, jebany, dobra, no. Odpowiem. Powiedz mi, a powiedz mi tak, jak Khabib ze swoim ojcem, oczywiście nie porównuje się sportowo w żaden sposób, ale jak Khabib ze swoim ojcem jeździł na wszystkie walki, na wszystkie konferencje, był cały czas u jego boku, to było złe? Ale stary, co ty porównujesz, kurwa? To jest totalnie inna sytuacja. A czym się różni? No kurwa, stary, co tu wie, stary odpierdala. No, ale... Zamaniane. No, ale czy no. Wyzywa ludzi. Człowieku. No, ale dalej, coś jeszcze? No kurwa, chciałem to tylko powiedzieć, nie? A, no to dziękuję. Dobra, drugie pytanie mam do ciebie, posłuchaj mnie. Kto to jest? Wchodzisz do klatki z ojcem, czy sam dasz radę? Zobaczymy, jeszcze się zastanawiam, wiesz, waham się. Jakieś wejście, kurwa, smoka zrobisz? No mam dylemat, kurde, czy sam, czy z ojcem, wiesz? Ale no na pewno będzie mi raźniej. Nie? Nieważne. Mam pytanie do Bogdela jeszcze. Słuchaj. Brawo na ciebie, Michał. Co grasz na tym tableciku, kurwa? Brawo? Co grasz na tym tableciku, kurwa? W Candy Crusha, kurwa. Wracaj tam grać w CS-a, ziomuś. Dobra. Chodź tak ojciec Mateusza, kurwa. O kurwa. Pozdrawiam was, to tyle. Wracaj tam do... Kęka, opierdolnie, na razie. Wracaj do swojej gildii tam. Trzymaj się. Pozdrawiamy Michała. O, dobra, to był mocny telefon. Michael był dobry, kurde. To był najmocniejszy telefon, jaki kiedykolwiek chyba był w studio. Dobra, sekundkę. Halo? Halo? Dzień dobry. Cześć, witamy cię, jak się nazywasz? Hubert się nazywam. Siemano. Dobry. Ja mam pytania. Mam nadzieję, że macie czas. Nie ma problemu, stary, możesz nawijać. Dobra, a więc ja mam pierwsze pytanie, bo ogólnie tata Murana, on mówił, że chce walkę z Tańczulą i ja chciałem się zapytać, kiedy do niej dojdzie. Kiedy co? Mógłbyś powtórzyć Kiedy pytanie? Kiedy dojdzie do walki Tańczuli z tatą Murana? Nigdy, bo... Nie dojdzie do takiej nigdy, walki. Nigdy, bo się boi mojego ojca jak cienia własnego. Dokładnie, odpowiedział ci na to pytanie. No, a szkoda, bo chciałem zobaczyć. No ale zobaczysz, ale zobaczysz drugiego Murańskiego. Już 15 to maja. To fajnie, super, ale ogólnie mam... Ale też pytanie. Nie mówię, że to, że akurat, wiesz... Dobra, ogólnie to Mateusz, bo mam pytanie też do ciebie teraz. Słucham ciebie. Bo ogólnie wiem, że już mówiliście wcześniej o tym, ale ja mam takie pytanie, bo jednak widzieliśmy niektórzy ten filmik, z tym ja, i ten filmik to taki pływałeś na chodniku, no i kurde, no widać, że to naszurany tam byłeś nagle i chciałem się zapytać, czy to jest narkotykowy wybryk, czy jesteś może w stanie potwierdzić to wynikiem testu narkotykowego i jak się do tego odniesiesz? Chodzi mi o to, czy sytuacja, w której no, kręciłeś się na tym betonie, mhm. Będąc pod wpływem środków, czy to jednorazowy wybryk, czy raczej regularnie stosujesz jakieś środki? No sam sobie odpowiem. I czy może to potwierdzić wynikiem testu narkotykowego? Czy możesz to potwierdzić wynikiem testu? Oczywiście, że tak, nawet 2 lata do przodu. Do tyłu, przepraszam. Areszku, a ty? A co u Najmana robiłeś na gali? Zapytaj się. No co robiłeś? A propos Marcina Najmana, słuchaj, no, Michał. Proszę. Nie wiem, on tutaj był pierwszy w tej federacji, Arek. Oczywiście oni sobie tą rozmowę uszykowali. Najman nie odebrał telefonu tylko ze względu, bo strach przed moim ojcem mu nie pozwolił. Ale no, wydaje mi się, że... No, to było lokowanie produktu. No, chłopak zagrał nie do swojej bramki. No, to było słabe. Zapytałem, czy mogę zadzwonić. Tak. Nie, ale Arek zapytał, rzeczywiście. Słuchaj, mogłem zadzwonić. Ja wyraziłem zgodę. Słuchaj, mogłem zadzwonić do kogoś innego, na przykład do twojego trenera byłego, no, Przemka. Dobrze. I myślę, że powiedziałby to samo. Dlaczego wszyscy ludzie się odcinają? Ale zadzwoniłeś do Marcina Najmana, do papieża moralności.
Który, stary, który... Jakoś przyszedł mi na myśl, że będzie po prostu głośniej o tym. Który... Jest, jak ty... poszło. A później latałeś po backstage'u i dzwonili do Neymana, dzwonili do Neymana, dzwonili do Neymana. Kurde, jak normalnie no, nobilitacja... A ty co robiłeś na backstage'u? Stałeś i... Nobilitacja jakby... Gdzie jest tata? O nie, tata daje wywiad. O nie, tu jest Arek, tu gdzie tata ale daje wywiad. Ale pięknie zagrałeś. Zwykle ale nobilitacja normalnie jakbyś Mike'a Tysona, jakbyś do Mike'a Tysona dzwonił, ty. Ech. Jest i znowu jest jedyna osoba, która śmieje się z żartu Mateusza. Uwielbiam was. No, dalej. Hubert, masz jeszcze jakieś pytanie? Tak, czy tata przyjdzie na wywiadówkę do Sejmu? Przyszedł, jest. Tak? Tak, i będzie cały czas. I nie wiadomo, fajnie. Czy nie zawalczy. O kurde. No. Czyli, a to będzie dwa, dwa. Na przykład Muran z tatą na kogoś? Może ja być... bym to zobaczył. Ja, Boxdel kontra Tańcula i mój tata. Pasuje aha, ci to? Dobra. Pasuje ci? Tak. Super, to mamy ustawione. Ja mam jeszcze, to ja mogę mieć zadać ostatnie pytanie? Tak. Możesz. Ja teraz pytanie do włodarza mam, do Boxdela. Słucham. Czy pokażesz wszystkim dla odmiany, jak zrobić gwiazdę? Wiesz co, ale teraz jestem akurat lipnie przypięty. Ostatnio robiłem szpagat, który wyszedł. No ale jak zrobię gwiazdę, to może pójść całe połączenia. Całe porty, tak? Tak, nie, porty nie. Porty by nie poszły, ale... A możesz zrobić tornado kika? Co? Tornado kika zrobisz? Kurde, stary, ale to może na cage'u, bo to jest, tutaj nie ma tak za dużo miejsca, wiesz, o takich rzeczy. Jak to nie? Wstawiasz szklankę tam na stolik normalnie i Kube, jasno, nie? Nie wkurwiaj mnie, bo się skończy zaraz telefon. Michał, nie możesz się na wszystko zgadzać, nie możesz tak. się na wszystko zgadzać. Dziękujemy ci za telefon, Hubert. Czuję się obrażony. Trzymaj się, Hubert. Już cię znienawidził. No tak. No panowie, nigdy jeszcze nie było takich telefonów jak dzisiaj. Mamy Arkadiusza z MMA.pl na linii, tak więc odbierzmy telefon. Mi się wydaje, panowie, że w ogóle to będzie długi program. Więc jeżeli mieliście jakieś plany, to... No nie. Ogląda nas wszystkim. 40 tysięcy ludzi, więc... Dużo? Mało? Halo, czy mnie słychać? Halo. Dużo. Cześć, Manko. Cześć wszystkim. Arkadiusz Kinda, tak? A, to wiem. Siemano, hej. Tak. Mateusz, chciałbym cię spytać o sytuację z armią Fight Night, bo tam wypadłeś dość krótko przed galą. Dlaczego nie zawalczyłeś? Pytam, bo twój niedoszły rywal, Damian Kosiorek, pisał w mediach, że się przestraszyłeś. Słuchaj, tam była taka sytuacja, że ja się zacząłem przygotowywać właśnie u Dominika Zadory i Artura Gwoździa w Artnoxie 2 miesiące przed galą. No i miałem okres przygotowawczy, po czym 2 tygodnie przed galą, to jest prasa, ma prawda. 2 tygodnie przed galą dostałem informację od Filipa Bądkowskiego, właściciela federacji, że Damian Kosiorek to potwierdzi, bo nie może zaprzeczyć, musi zostać wysłany na poligon z racji tego, że jest wojskowym. I Filip zaproponował w zastępstwie kogoś, kto już walczył i miał tam jakiś chyba nawet ujemny rekord, nawet nie chcę się wywyższać, ale już miał doświadczenie, więc jakby nie weszliśmy w to. A Damian Kosiorek się wyćwiczył teraz i ostatnio nawet zlał tego strongmana, z którym przegrał Dominik, więc tutaj akurat do niego szacunek. Też informacja w internecie krąży od jakiegoś czasu. Wiemy, że wstępnie to Lupa był zawodnikiem rezerwowym, a czy to prawda, że teraz rezerwowym był pan Jacek Murański? Możecie to potwierdzić lub zaprzeczyć? No to może... Niech powie, tutaj mamy włodarza. Może tutaj przemilczmy to. Nie wiem, jak Michał uznasz za stosowne. No niestety nie mam możliwości gdzieś tam akceptowania niektórych rzeczy bez porozumienia. Także musisz jakby gdzieś tam sobie to ułożyć sam i sam sobie powiedzieć. Okej, no to następne pytanie, Mateusz, też do ciebie. Czy brałeś kiedyś pod uwagę słowa Arka, że to jednak też po twojej stronie i ojca jest trochę winy w tej całej sytuacji? Nie macie już od jakiegoś czasu kontaktu, a mieliście dobre relacje? Nie. Czy nie brałeś w ogóle kompletnie pod uwagę słów Arka? Kompletnie. No taka enigmatyczna odpowiedź, bo tu nie ma się co rozwijać. No. Okej. To teraz pytanie też do Arka. Ale słuchaj, Arku, jako dziennikarz, który ma do czynienia ze sportowcami,
Widzisz, Arek cały czas mi zarzuca, że cały czas pojawiam się z tatą, że jest cały czas przy mnie. Jest moją inspiracją, jest moim wsparciem pod kątem sportowym, bo ma 20-letnie doświadczenie pod kątem psychologicznym, mentalnym i każdym innym. Więc w przypadku Khabiba i jego ojca, już świętej pamięci, była taka sama sytuacja, był cały czas przy nim. I to było coś złego? Czy ktoś to negował? Nie porównuję skali sportowej, bo to, żeby nie było, że zaraz mnie będą linczować, że ja się porównuję do Khabiba. Chodzi mi o relacje. Rozumiesz? Możesz odpowiedzieć? Jasne, tylko wiesz, tutaj jest różnica taka, że Khabiba ojciec trenował Khabiba, a to jednak twój tata i on jest wszędzie, dosłownie wszędzie, na konferencjach prasowych, dzisiaj podczas Cage'a też. No ale z tego co, no ale przecież ojciec Khabiba był wszędzie z nim. A ojciec Khabiba zaczepiał wszystkich? Wyzwał do walki? Nie kojarzę, żeby tak robił. Ale ojciec Khabiba był jego trenerem też. Jego to trenerem? Też trzeba wziąć, to też mi pomaga. No ale nie jest chyba twoim głównym trenerem. Nie. No ale jakby chodzi mi o kontekst, tak? Że wszędzie się z nim pojawiał. Był wszędzie przy nim, w narożniku, na treningach, wszędzie. I to, czy ktoś miał z tym problem? Nie, nikt. Tylko teraz tutaj wszyscy mają z tym problem. Okej, no to jeszcze pytanie wszystko, ale to wszystko do 15 maja. Później czas wyśnie. No to jeszcze pytanie do Arka. Arek, masz swoją matrycę marzeń i wiem, że jak już do czegoś podchodzisz, to naprawdę z ambicjami, więc pytanie, czy Arku, w przyszłości... Arku, mam ciebie. Areczku, zobacz. No jest. O Jezu, zobacz, co mi zrobiłeś. No, jeszcze raz, Arku. Jakieś... No daj spokój, się robię. Więc pytanie, czy w przyszłości dużym celem dla ciebie będzie też rewanż z Pawłem Tyburskim? Wiesz co, nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. Pewnie wiesz, zawsze jak przegrywasz jakąś walkę, to gdzieś to tam jest jakiś uszczerbek na dumie. Wiem, że miałem też pewne tam problemy, przez które nie mogłem się przygotować w pełni do tej walki, ale nie wiem, czy potrzebuję tego rewanżu. Szczerze, ja mam plan na kolejne walki. Wiem już, z kim będę miał kolejną walkę, zresztą na kolejnej gali. I mam jakiś tam pomysł dalej na siebie po prostu. A i tak chcę tylko do 35 roku życia bawić się w te sporty, czyli jeszcze 4 niecałe lata mi zostały. I ten temat też trzeba poruszyć, bo Mateusz, w rozmowie z nami wspominałeś o sparingu z Dominikiem Zadorą. Tam powiedziałeś, że on cię dotkliwie pobił. Znaczy ja już ten Dominik... temat, już ci ten temat wyjaśniłem, nie będę go już poruszał, już nie będę tej osoby robił. Przepraszam cię, Arku. Temat z Dominikiem Zadorą jest fundamentem też tego fejsa i na pewno musimy go poruszyć, bo znajduje się on gdzieś tam w asach pytań. W twoich kuluarach. Tak. Ale więc to jest to bardzo dlatego ważne. Też jest, dlatego stąd moje pytanie o ten sparing, bo mówiłeś, Mateusz, w rozmowie z naszym portalem, że tam dotkliwie zostałeś pobity, ale Dominik jakiś czas temu na Instagramie wstawił ten sparing i on dosłownie te ciosy bił podłogę, a ty krzyczałeś, to jakby to skomentował. Powiedz mi, ile trwało? No krótko, no ale pytanie, jak to skomentuje. Ale odpowiedz mi, ile trwało, poproszę cię o odpowiedź. No krótko, jakieś 5 sekund. Słuchajcie, jak przyszedłem... A walka, ta egzekucja trwała kilka minut, więc sobie pozwolił Dominik Zadora na już to, co gdzieś tam kończył sobie, już się bawił. Słuchajcie, a może zadzwonimy do Dominika i zapytamy, jak to wyglądało z jego strony, co wy o tym myślicie? Obrzydliwy pomysł. Znaczy... Tutaj akurat na face to face możemy zrobić taką rzecz, bo no, jest to... To będzie świetny pomysł. Nie mamy numeru telefonu. Ale ja mam. Pewnie. Podać jak byś mógł to... Pierwszy raz mamy taką sytuację odnośnie przekazania. Więc... Super, no, widzisz. No jest to... Łokcie też będą debiutem. Mamy na linii Dominika Zadorę. Siema. Cześć Dominik, witam cię. Siema. Arek wyszedł z propozycją zadzwonienia do ciebie. Wiesz, dlaczego mamy o tobie mówić bez ciebie, więc... Jest to, o czym marzył zawsze. Dobrze, no to... Ciebie nikt na razie o zdanie nie pyta, więc klej warę tam o górze. Ale nie obrażaj, bo już miał swój czas. Spokojnie. Wyszło tutaj pytanie od Arkadiusza z MMA.pl odnośnie sparingu twojego z Mateuszem. Wyszedł taki wniosek Mateusza, że 5 sekund tylko trwało te nagranie wideo, a podobno był tam Mateusz
pobity. No i chcielibyśmy wiedzieć... Pobity nie, no, karcony. No. To zmieniasz wersję wydarzeń, bo wcześniej mówiłeś, że tam była egzekucja. Teraz nagle mówisz, że nie byłeś pobity. Karcony, okay. Nie wiem, czy usłyszałeś. Tam byłeś nauczony po prostu lekcji pokory. Aha. Chciałem ci pokazać, Teo miał pokazać, zadanie pokazać ci, jak wygląda życie zawodowego fightera, jak wyglądają prawdziwe sparingi, jak wyglądają przygotowania do zawodowej walki. Przyszedłeś na Farmazonie, że jesteś zajebiście przygotowany, że chcesz dzisiaj sparować, że jesteś mega w formie i że weźmiesz walkę i bodajże wtedy to była walka na Army Fight Night. Ja ci powiedziałem wtedy, że się do tej walki nie nadajesz, bo za krótko trenujesz. Ale oczywiście ty jesteś mądrzejszy od swojego trenera. Dominik, dobrze wiesz, akurat... A po drugie, nikt ci po tym sparingu nie było. Wyszedłeś cały i zdrowy. Biłem w podłogę, biłem cię po brzuchu, Dominik. I biłem cię na 15% siły. Nie przerywaj mi teraz. Dominik, dobrze więc wiesz... pierdzielić farmazony, dobra? Dobrze... To jesteś jednym wielkim farmazonem. Okej, okay. Teraz ja, jedno zdanie. Dobrze wiesz, że moje przygotowania, że to nie było nic wcześniej, tylko ja przyszedłem do klubu i od razu zaczęliśmy trenować razem. Do właśnie walki na Army Fight Night. Unajmana, tylko tyle ode mnie. Wysłał mi ktoś teraz. Tylko tyle ode mnie. A co powiesz na taki filmik? No super. Jak leżysz u Unajmana po gali na ziemi i cię ściągają. No bo się bije. Najebanego. Biłeś się z gościem. Czy wiesz, nie pogrążasz, wiesz, kłamstwa, to wszystko, powiedz mi, po co ci to? Cały świat jest zły, tylko ty jesteś zajebisty, ty i twój ojciec. Już ci powiedział Arek, mówi ci to wiele osób, odetnij chłopie ten powinę. Bo cię ojciec chłopie tak owinął wokół paca, że tańczysz jakiego kukiełka, rozumiesz to? Będziesz miał okazję się z nim sprawdzić już niedługo. Co? Jak? Co? A spawał już klatkę 2x2? Czy spawarki nie umiał włożyć? To ty będziesz ją spawał. Chłopie, o czym ty w ogóle mówisz? Chłopie, mogę się z wami spotkać przed galą pod hotelem i jeden i drugi dostanie się z liście, będziecie spali obydwoje. O czym ty mówisz, chłopie? Nie daję ci więcej, nie daję ci więcej z ojcem niż 15 sekund. No dobrze. 30 sekund, to podobno da mi 30, to ja mu dam 32 i po 32 będzie i będzie stał i on. Jak bardzo tego chcecie. Jak mamy jeszcze Dominika... Chcesz tego tak bardzo? Pewny siebie jesteś, no dawaj. Bardzo jestem pewny siebie. Chłopie, ja to robię zawodowo. Czuję 26 lat, o czym ty chłopie mówisz? Czy z chujem na rozum zamieniłeś? Nas dzielą lata świetlne i to przyznaję, ale mój ojciec by cię skarcił. Chłopie, ciebie lata świetne by cię po prostu ze wszystkimi zawodnikami. Zeszmacił by cię w walce. W ciągu 15 sekund będzie dobrze, nie było. Dobrze, na razie jedyną szmatą to jesteś ty, bo to ty się zaszmaciłeś na każdym filmiku, który jest wyszany w sieć. Nie masz prawa głosu, ponieważ zrobisz to, co ci każe. Jakbym nie miał prawa głosu, to by nikt do mnie nie zadzwonił, baranie. Ale ja nie o tym mówię, ja mówię teraz o Fenie. Zrobisz a kim to? Ty jesteś w ogóle, że będziesz mi mówił, kto ma prawo głosu, kto zrobisz... nie? Kim ty jesteś, dzbanie? No ty nie masz prawa głosu, bo zrobisz to, co ci każe Paweł Jóźwiak i twój menadżer. Nie będzie mi nikt nic nie kazał. Dobrze. To, że mnie obowiązują pewne kontrakty, to jest co innego. To jest podpisanie jak umowa o pracy. Ale nikt mi niczego nie każe. No. I robię sam, jestem dorosły, ja nie jestem ubezwładnie uwolniony, jak ty wobec swojego ojca. Jest taki, to jest polski przypadek. Britney Spears jest ubezwłasnowolniona przez swojego ojca w Stanach, a my mamy Mateusza Morańskiego. Ty, ale nie, ty nie jesteś głupi chłopak z tego, co widzę. Kurde. No widzisz? Widzisz? No. Szacun. No. Jeżeli mamy jeszcze Dominika na linii, to chciałbym wejść trochę głębiej w ten temat tego sparingu, bo tam były w ogóle jakieś zasady ustalone przez twojego tatę. Gdzie? To nie chodzi o sparing, chodzi o walkę na Fenie. Walkę na Fenie. Tak, tam już są rozmowy prowadzone. Tak. Okay. To na 99% będzie miał rację bytu. Czy możesz mi powiedzieć, Dominik, o co chodziło z tymi zasadami, które napisał pan Jacek? To tam wiesz, to mają być ale powiedz to na poważnie, to jest już we śmiechu. Klatka 2,5 na klatkę 2,5 na 2,5, także wiesz. Ale już wiesz 4, być... normalnie, to co wiesz. Tam no to z nim zawsze mówię. Po co ty się w ogóle tam wtrącasz? Ktoś cię pytał o zdanie? Wtrącasz, nie wtrącasz. Dobrze. Jest. Patrz jaki poliglota, ty, poliglota się poliglota? Znawca języka polskiego, ty chłopie, weź ty się, co to znaczy poliglota. Dobra, się nie odzywa, nikt się nie pytał o co. Nieproszony się nie odzywa. Poliglota. Kontynuujmy zasady. Now we're talking.
No i wracając do tej walki całej, no to wymyślili sobie klatkę 2,5 na 2,5 bodajże. Na gołe pięści, można uderzać z głowy, ale już uwaga, można kopać, ale tylko z kolana. Nie, 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 już jest, wszystko, już wszystko jest. A, już zmieniliście zasady, tak? Już wszystko, znaczy to w wywiadzie już poszło, normalnie. A to ojciec sami, idzie, sami idzie... dajecie gwiazdkę do kontraktu, zmieniacie zasady, tak? Normalnie idzie ojciec we wszystko z tobą, wszystko, bez aha, open, wszystko. Bez rękawic, a, na gołe pięści, a, wszystko. Ale zostawacie możesz sobie kopać. Japoński drwalu. A możesz tacie zespawać tą klatkę? No ty ją będziesz spawał własnymi rękoma. Dobrze, dobrze. Znaczy, nie, a tak na poważnie to po prostu ekipa będzie ją spawać i będzie taka walka. No. Dobrze, to zespawajcie tą klatkę, przywieźcie i nie ma problemu. No to będzie ekipa Fenio spawać. Ją możemy ją postawić po waszej walce na Fenio, ma ogólnie nie dostaniesz koronawirusa. Ale już nie świruj Pawiana, bo dobrze wiesz, jakie są rozmowy zaawansowane i wiesz, jaka jest sytuacja. I wiesz... Zaawansowane, że ty masz nie do rozwinięcia mózgowe, wiesz? O, super. Chodźmy jako, o ja, się... Ale wy jesteście zabawni, się naprawdę, jesteście tak zabawni. Mój tata by wbił się z mistrzem Fenu, a nie chciał się z jakimś piskiem bić. Wysrał się walki, dostał on na Sylwestrii walkę. Czemu się nie bije z tym piskiem? Programu, w ciągu całego tego programu, który leci teraz w internecie, to ci użyłeś słowa mój tata, ze 100 tysięcy razy. Tak? Ale powtarzasz się. Słuchajcie, znajdźcie jakiegoś gościa, który liczy sobie gdzieś tam statystyki, policzcie ile razy powiedział w ciągu całego programu mój tata. Ale co, masz jakiś kompleks, czy o co ci chodzi? Nie mam żadnego kompleksu. Jedynym zakompleksionym chłopakiem to jesteś ty. Zawijaj się i widzimy się na Fenie. Ty jesteś zawinięty już dawno. O, zawijaj się i widzimy się już na Fenie. Już się pokazałeś, jak się wijesz na rynku. Ale ty to wrzuciłeś, chłopaku, ty to wrzuciłeś, jak się dowiedziałeś, że walczę z tańculą. Czekałeś na to. Twój taniec węża na rynku z walką z tańculą? Ojej, Dominika, jak cię mamy, to opowiedz jeszcze może o tej sytuacji, co była wtedy w klubie. Byłem w trakcie, wiesz... Byłem w trakcie akurat przewijania tego całego, bo nie widziałem tego na żywo, no. Ale widziałem, jak tam mówiłeś, że no tak było, tak jak powiedziałeś, no że wariował, łaził do kibla, uwąchał co tam, co ty, ile tam wlazło w tego nocha, zaczął matać baby, inne. Zaczął się brzydko zachowywać, przyszedłem do ciebie, bo to był twój kolega, a wiedziałem, że z tobą przyszedł. Bo powiedziane, że jak będzie się brzydko dalej tak zachowywał, to będzie wywalony z klubu i tyle. No i powiedział, odepchnął cię, powiedział, że nie będziesz mu mówić, co ma robić, bo nie jesteś jego ojcem. I powiedziałeś, no to dobrze, to sobie radź. No i po chwili później chłopaki go wywalili, no. No. Opowiedz jeszcze tam chłopaku o takich innych rzeczach, jakie masz lepkie rączki, jak buty zawinął w siłowni, o wycieczce do Egiptu bodajże z innymi chłopakami. Opowiadaj, jak jesteś taki mądry. Chcesz wywalić sobie kawę na ławę? Nie bądź żałosny. Nie, chłopie, wszyscy są tylko ty jesteś zajebiste. Co ci podsuwają, nie piórkuj. Dobrze, nagrania też są, bo jak przykolegował sobie spodenki z dolarami. No to dawaj te nagranie. Słuchaj, walka z moim ojcem będzie twoją ostatnią walką w życiu. A więc dobrze, już skończyłeś ze swoim tatem, a co ty nie potrafisz nic innego oprócz mój tato powiedzieć mój ojciec? Słuchaj. Znasz jakieś inne słowa oprócz mój tata i mój ojciec? No, wiele innych, na przykład poliglota. Chcesz coś zjeść? Przepraszam, czy mamy na reżyserce możliwość przyniesienia jakiegoś posiłku dla Arka? Mamy coś tam do szamki? Arek, jest. Musisz mieć siłę. Na razie niedowagi mam jeszcze 3 kilo. Nie mamy. Możemy zamówić kepsa, jak chcesz. Możecie, ale serio? No możemy. To poproszę. I kolega. Myślę, że chwilę tutaj posiedzimy.